Przed nami emocje na światowym poziomie. Spotkanie to komentować będą Dariusz Szpakowski. Komentowanie takich meczów to świetna praca. No dzisiaj masz okazję sobie pogadać. Gwizdek sędziego, ruszyli, przed nami 90 minut. De Jong. Oddaje piłkę koledze. Lewandowski. Pewnie obronił ten daleki strzał. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Jakub Błaszczykowski. Przejęcie w obronie i koniec ataku. De Jong. Maciej Rybus. Milik. Łukasz Piszczek. Maciej Rybus. Ależ walczą o piłkę. Doskonale zagrał. No strzela! Pokazuje spokój, opanowanie, choć to było bardzo łatwe. To bardziej było podanie niż strzał. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. Milik, Błaszczykowski. De Jong. Depay. Van der Wiel. De Jong. Afelaj. Dobrze się pokazał. Oddaje strzał. Piękny gol. I mamy gola strzelonego przez kapitana. Ale za to w jakim stylu. Piękna wymiana podań, później wyjście sam na sam z bramkarzem i w efekcie bardzo ładna bramka. No zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. No nie tylko. Będzie strzelał. Pięknie, pięknie, pięknie gol dla Polski. No jestem wzruszony. Po tym golu mamy remis. Wydawało się, że nie będzie gola, jednak po odbiciu od słupka piłka wpadła do bramki. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Afelaj. Nigel de Jong.
Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Milik. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Ważne, że nie jest osamotniony. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Felaj. Puntelar. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Schneider. No i Schneider. Maciej Rybus. Lewandowski. Milik. Kamil Grosicki. Coś niesamowitego! Karny dla Polski! Sędzia pokazał mu żółty kartonik. Pomylił się. Pewny strzał w jego wykonaniu. Mogę w powtórce powiedzieć, podręcznikowo wykonanie rzutu. Czasem po twarzy zawodnika widać, że może nie strzelić karnego. On od początku wyglądał mi na takiego, który trafi. Van der Giel. Blisko już do bramki. Puntelar. Schneider. Kolejna bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. Ależ rozumieją się bez słów, kapitalne podania. Łukasz Piszczek. Milik. Wspaniała wrzutka. To uderza. Zablokowany strzał. Popatrzmy, rzut rożny dla Polaków. Kamil Grosicki. Maciej Rybus. Puntelar. Złe podanie i strata w środku pola. Paweł Olkowski. Robert Lewandowski. Dobrze, wbiega na wolne pole. Strzela! Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Jest 2-1 po pierwszej połowie. Pierwsza połowa za nami. Pierwsza połowa należała do naszych orłów. Miejmy nadzieję, że drugie 45 minut też będzie należało do Polaków, że wygramy w tym spotkaniu. Rozpoczęli drugą połowę. Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Puntelar. Milik. Maciej Rybus. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Błaszczykowski.
zaspał obrońca w tej sytuacji. Nigel de Jong. Huntelaar. De Jong. Sneijder. Za moment wznowienie gry przez bramkarza. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o faulu. Tak, i ta kartka żółta jest zasłużona. Piszczek. Wymiana podań między dwójką graczy. Milik. Depay. Nie tym razem. Jeszcze nie wyrównali. Glik. Nie złapał tej piłki. Będzie niebezpiecznie. No przejął, ale nie opanował piłki. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. Piszczek. No i Sneijder. Van der Jel. Próbują rozegrać po skrzydle. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Spójrzmy do środkowania. Milik. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Mamy bramkę, proszę państwa. Coraz bardziej dominują w tym spotkaniu. Potwierdzają swoją przewagę kolejną bramką. Wydawało się, że bramkarz obroni tę piłkę, ale ona zmierzała wprost w kierunku słupka i wpadła do bramki. Będzie zmiana w polskiej reprezentacji. Huntelaar. Ładnie wymieniają podania. Będzie strzelał. Przestrzelił. Nad poprzeczką. Michał Kucharczyk. Van der Jel. Teraz Sneijder. Huntelaar. Szaleńczy atakuje obrońca. Piszczek. Jakub Błaszczykowski. Blind. Piszczek. Robert Lewandowski. Blind. Podaje z powrotem.
Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. No i Snyder. Niewiele do końca i będzie rzut wolny po faulu. Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku. Kumpelar. Blind. Nigel de Jong. Depay. Czy to zdecydował się na strzał? Ależ znakomicie obronił. Popatrzmy, co się dzieje. Niespotykana sytuacja. Również bramkarz udał się w pole karne rywali. Świetnie broni po tym rzucie rożnym. Doskonale. Zrobił wślizg. To było, no, może być z tego kartka. Sędzia po raz ostatni gwizdnął w tym meczu. Zwycięstwo w meczu towarzyskim na pewno daje pewien komfort psychiczny. Mam nadzieję, że ta wygrana pozwoli zespołowi złapać wiatr w żagle.